Drodzy Państwo, powędkowałby z lodu, ale nie wchodzę, bo jest nierówny, nigdzie gąbka. Zobaczcie sami, nawet co się dzieje. Jak się huśta. Wszystko się huśta, nie ma sensu. Siema, typu zada kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli Zalew Kielecki, zwany Kielcokiem, nie inaczej, i łowienie spod lodu, czyli ocieplenie, więc nie wchodzimy na lód, bo jest cienki, niebezpieczny, ale jeszcze jest, jak widzieliście na wstępie filmu, więc nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc drodzy Państwo, jest na tą chwilę 16 grudnia, sobota 2023, godzina 8 i w ten sobotni, przedświąteczny dzionek nakręcę dla Was materiał. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać w moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Wejdziemy na lód, zobaczymy co jest grane. No, z 6 cm dobrego lodu jest 7, no, ale wiecie, pęknięcia są, więc można wpaść, więc nie ryzykuję, nie chodzę dalej, choć mam kombinezon pływający, ale nie ryzykuję. Więc tak, aby wykorzystać ochotkę, powiercimy kilka nowych dziur i zobaczymy w starych co i jak. Okej. Jest pierwszy dzisiejszy jazgarzek. Przepuszczamy dalej.
jest kolejny. Jeszcze jeden i zmieniamy przerębel. Albo nawiercimy jakiś nowy. Kolejna dziura, kolejny świętokrzyski sanda, czyli jazgarz. No, polujemy za jakimś okoniem w tych świeżych dziurach. A czy będzie, zobaczycie sami. I okonek, ale nieduży, nieduży, ale jest. Cieszy, więc zwrócimy mu wolność. I gramy dalej w naszym przerębu. Oczywiście wypuścimy go do innego przerębla. Sobie pływa baja i jest pytka.
każdej dziurze praktycznie mały jazgarz. Okąków, nawet śladu. Muszę wejść na lód, mam chyba szczupaka. Szczupak jest chyba na lód, muszę wejść. I żyłki znów mnie przeciął. Piękna płoć, drodzy Państwo. Zobaczcie, jaka piękna. 30. Piękna. Piękna płoć. Trzydzieści jeden centymetrów. Piękna, 31 centymetrów. Więc rybkę wypuścimy. O, lód pęka. Baja, dziękuję Ci za walkę.
Jak drodzy Państwo widzicie, ryby nie zainteresowane są naszą mormyszką. Okoń przepływa, wącha, dotyka, ale nie zasysa, więc nie na braniu, więc pomalutku będę kończył już tą dzisiejszą imprezę i będę jechał do domu. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Piękna, ładna płotka, 31 cm. Piękna, śliczna płoć spod lodu. I trochę drobiazgu, czyli drobny okoń, nieduży jazgar. Więc leciał tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Ryba była z podwodnej kamery, była w przeręblu, ale nie była zainteresowana naszą przynętą mormeszką, więc nie na braniu. I tak to leciało, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Jadę do domu. Cześć. Czekajcie na kolejne moje filmy z wypraw wędkarskich i nie tylko. Na razie. Pa.